Chcieli wyłudzić auto za 80 tysięcy złotych i motocykl za 70 tysięcy. Chcieli zabić i podpalić. To wszystko za uczciwą pracę. O wydarzeniach spod Czarnkowa w materiale Aleksandry Lipiec. Jeden z podczarnkowskich budowlańców za swoją uczciwą pracę mógł stracić dosłownie wszystko. Miał wykonać niewielkie zlecenie przy nowo budowanym sklepie w centrum Czarnkowa. Z jednego dnia pracy zrobiły się trzy. Jego pracodawca stwierdził, że to bardzo opóźniło budowę i zażyczył sobie odszkodowania w wysokości ponad 150 tysięcy złotych. Ale to nie wszystko. Budowlaniec mógł zapłacić wyższą cenę. Ze mnie budowa wstrzymana, bo ja tam coś powiedziałem, wie pani, na tej budowie, to takie bzdury wszystko, nie? Mhm. I kwota wyszła o 180 tysięcy złotych, nie? Jak w poniedziałek się z nim spotkałem w Rokietnicy, to w czwartek już musiałem mieć wszystko uszykowane. A powiedzieli jeszcze, że jak nie dam pieniędzy, to mi żonę zabiją, dzieci mi pozabijają, ręce obcinamy, wszystko, nogi, wszystko, nie? Za pierwszą ratę spłaty kredytu przestępcy wyznaczyli Mercedesa. Później przyszła kolej na Harley'a. Następną miała być działka rekreacyjna nad jeziorem nieopodal Czarnkowa. Ale to nie doszło do skutku. Prokuratura rejonowa w Trzciance prowadzi śledztwo przeciwko dwóm podejrzanym. Osoby te mieszkają w okolicach Poznania. Podejrzanym prokurator zarzucił popełnienie trzech przestępstw. Jest to przestępstwo wymuszenia rozbójniczego. Jak ustalono w toku śledztwa, które prowadzone jest od lipca tego roku, osoby te, grożąc pozbawieniem życia z podpaleniem, pozbawieniem życia członków rodziny. Przestępcy chcieli doprowadzić do tego, aby przedsiębiorca z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego przepisał na nich swój majątek. Chodzi tu o firmę. Za to mieli być łaskawi dla budowlańca oraz jego rodziny. Dzięki temu mieli nie łamać rąk i nóg pokrzywdzonym. To wszystko jednak trwało ponad rok, a zastraszony budowlaniec dawał to, czego chcieli gangsterzy. W końcu nastąpił tego kres. Pod koniec lipca zgłoszono sprawę na policję, która szybko uporała się z zebraniem dowodów. Sprawców zatrzymano, a w ostateczności sąd wydał nakaz ich aresztowania. Sąd rejonowy w Trzciance w dniu 9 września 2015 roku zastosował wobec podejrzanych Zbigniewa S. i Andrzeja S. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy liczony od dnia zatrzymania. Wszystkie łupy, które gangsterzy przechwycili od budowlańca spod Czarnkowa, zostały oddane. Za popełnione przestępstwa mężczyznom grozi od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Aleksandra Lipiec, Telewizja Asta.